kochani, cóż, trzeba na dzisiaj kończyć tą nierówną walkę. Co mogę powiedzieć? Powiem, kochani, tyle. Gwałtowne oziębienie. Przyszło takie, że normalnie zgroza. Rano wyjeżdżałem z domu, było tylko plus jeden, może później tak troszeczkę plus dwa, teraz może się ociepliło, no do trzech, może czterech stopni jest na plusie. Chwilami słońce, chwilami chmury, zimny wiatr, naprawdę tak zimny, że klękajcie narody. No to wiadomo, że to niczego dobrego nie wróży naszym rybkom. Miałem jakieś puknięcie, jakieś miałem tam stuknięcie delikatne, ale ogólnie no dwa szczupaki tam wyhaczyłem, ale myślę, że to bardziej przypadek. Chodziłem, dłubałem, kombinowałem na wszystkie sposoby. Zdał egzamin dzisiaj ten lunatyk 10-centymetrowy, a próbowałem wszystkim tymi gumami, które naprawdę posprawdzane, na które 1 maja jeszcze to połowiłem, jak widzieliście w poprzednim filmie. Dzisiaj kompletnie echo. A raz miałem na tego, na Savage'a Soft Foreplay'a jedno uderzenie, jakieś tam lekko szarpnęło wszystko, parę jakichś drobnych stuknięć. Myślę, że tak, gwałtowne oziębienie, ryba poszła dalej. Ona już jest w jeziorze, to jest płytka zatoka z tego jeziora. Byłem na takiej drugiej zatoce, no mówiłem więcej na płytszych wodach, chociaż szedłem też na głębszą wodę. Normalnie echo, no muciłem wodę czym się dało i poszły blachy w ruch i moje ulubione Slim Jimki poszły i były fish huntery. A czego nie było, kompletnie echo, no echo może to tak nie, no trudno powiedzieć echo, bo coś tam wyhaczyłem, no ale naprawdę kombinacje były no totalnie wielkie, te zębate gałgany, nie wiem, pochowały się gdzieś czy co, no ale nie wiem, są, jestem przekonany, że one tutaj są, to jest płytka zatoka, dość ciepła. Są trawy, są łąki na dole i wiem, że one tutaj są. No niestety dzisiaj nie bardzo. Naprawdę ciężko było cokolwiek złowić. Zobaczycie w dalszej części filmu. No, no coś tam ci jakąś rybę złowiło, no ale ogólnie ciężko. W ogóle w tym roku było tak, że luty był już ciepły, w ogóle bez mrozu tu w tych stronach. Było ciepło, luty, marzec były dość ciepłe miesiące. Szczupak się wcześniej wytarł, on tu już zdążył nabrać sił. Większość szczupaków już poszła w jezioro. One już będą zajmowały swoje miejscówki. A tu na tej wodzie mi się kończy, bo teraz od 15 maja zaczyna się w ogóle sezon turystyczny. Także tutaj część jeziora jest w ogóle zamknięta, zmieniam jezioro. Następny filmik już będzie z innego jeziorka. Pojadę takie nieduże, fajne jezioro. Bo zaraz stanę, ciężkie łowienie, ale nie mniej ryba jest, można coś tam wyhaczyć. A i mam na tapecie jeszcze jedno jezioro, na którym jeszcze nie byliśmy. Duże jezioro, ale myślę, że tam dopiero zacznę od lipca. Nie znam tego jeziora, w ogóle, kompletnie nie znam tego jeziora. Wiem, że ryba jest, że są ładne szczupaki, wiem, że, o, że są sandacze, także na sandacza też tam zapolujemy. No to obadamy nowe jezioro. W każdym razie teraz przeniosę się na inne jezioro. Następny film już będzie z innej wody. Tutaj sobie na razie odpuszczę, bo ten sezon turystyczny, jak tu jest, to jest naprawdę porażka. Totalna porażka z łowieniem ryb. No. Tak jak mówię, no zmarznięty jestem normalnie jak diabli. Wypiłem pół litra tego kawy gorącej, termosie miałem ze sobą. Mimo wszystko jeszcze spodnie gdzieś tam dziurka się zrobiła, noga wodą zalana. Dobra, mówię, zwijam mandżur i jadę do domu. Na razie pozdrawiam wszystkich. Tych, co nad wodą, połamania. Niech moc będzie z wami, koledzy. No i jeszcze się pokłaniamy za tymi zębatymi gałganami. Na razie, siemanko. O, to nawet chyba całkiem przyzwoity. No, ale idzie, jakby myślałem, że zaczął. Jest, i to ładny. A skurczyłyku, a chodź to. Proszę, ładne. Proszę, kochani, jaki piękniusi. 58, no niestety. Myślałem, że coś fajniejszego będzie. Ale dobra, puszczamy gnojka. O.
No. Jak gamgany zębaty. Poszedł. No, siedzi kochani. Szczuplak. Jak widzicie. A się to, ale pizgnął. Kolejny. Proszę kochani, następnym, tamten 58, ten trochę mniejszy, 55. Ładnie walczyłeś, gościu. No to spadaj. Sobie 5 odchodzi. Spokojnie, odpływa dostojnie. Dobra.